Siemanko, witam Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness League. Słuchajcie, dzisiaj materiał jest bardzo krótki, jest to zapowiedź. Chciałbym Wam zapowiedzieć, większość osób, która śledzi ten kanał, czy osób, które były w Katowicach, o tym już wiedzą, ale no, trzeba to powiedzieć oficjalnie. W najbliższy weekend, w niedzielę, będziemy mieli Puchar Polski w Mińsku Mazowieckim i ja na pewno na tym pucharze będę, tak więc mam nadzieję, że się z Wami zobaczę. Będą też, z tego co wiem, chłopaki z Warszawy, możliwe, że będzie Ernest, niestety Krzyśka z Poznania na pewno nie będzie, no ale na to już nic nie poradzimy. No i co, no mam nadzieję, że będzie, znaczy mam nadzieję, wiem, że na pewno będzie to fajny czas. Ja planuję tym razem wyjechać już z samego rana w niedzielę, aby być na około 10, góra 11 już w Mińsku. I planuję tam siedzieć cały dzień, tak, do końca zawodów, tak więc no każdy, kto będzie i będzie chciał się ze mną spotkać, to na pewno mu się uda, na pewno będę tam zauważalny. Jest to też ostateczna, tak naprawdę ostateczna, ostatnia okazja, aby zobaczyć spasioną świnię, dlatego że no prawdopodobnie z końcem lutego zacznę redukować i no z tego co wiem, no to do lutego już raczej nie będzie żadnych eventów, aby się gdzieś pokazać. Dlatego jeżeli chcecie zobaczyć spasioną świnię Freaka, no to jest ostatnia okazja. Później następne eventy, jak już będą, to już pewno będę mniejszy. I to jest jedna informacja dla Was, a druga informacja dla Was. Wszystkie osoby, które będą w Mińsku, będą miały okazję spróbować supli MyProtein. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj przyszła do mnie ta oto paczuszka. I co jest w tej paczuszce? W tej paczuszce są dla Was próbki do rozdania. Tak? Mamy tutaj białka, jest tutaj na przykład o pierwszy z brzegu Impact Whey, protein, biała czekolada. Co ja tu jeszcze mam? Deser proteinowy, czekoladowy. Co tu jeszcze wziąłem następne? Znowu Impact Whey, smak zwykłej czekolady. No więc trochę tego tutaj jest. Trochę tego mamy. Oprócz tego jest tutaj trochę innych rzeczy, jak na przykład takie oto ciastka proteinowe. W jednym opakowaniu jedno ciastko. Co tu jeszcze mi przysłali? Batony Oats and Whey o smaku malinowym. To są typowe batony takie potreningowe. Tutaj macie w jednym takim batonie 45 g węgli, 21 g białka, 8 g tłuszczy. To są takie batony. I jeszcze są jedne batony. Batony Protein Chocks o smaku cappuccino. Więc to są rzeczy, które tutaj tak na szybko, jak to otworzyłem, zobaczyłem. Jak po prostu będę, w Mińsku, będę miał torbę, w torbie będą te suple, jak będziecie podbijać, a jeszcze je będę miał, bo powiedzmy, no umówmy się, jest tego sporo, aczkolwiek no jak będzie Was duża ilość, no to kto pierwszy, ten lepszy, tak? Dlatego no na pewno wszystkie te suple zostaną rozdane. I to było chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał. Tak więc widzimy się w niedzielę w Mińsku. Mam nadzieję, że będzie Was sporo. Jeżeli macie do mnie jakieś konkretne pytania, konkretne sprawy, no to śmiało zastanówcie się. Ja na pewno nie będzie takiej sytuacji, że powiem Wam, ej sorry stary, nie mam czasu, albo nie wiem, spadaj, albo no wiadomo, tak? Na pewno każdemu, jeżeli tylko będzie chciał, oczywiście poświęcę chwilę. No i co, to było wszystko. Do zobaczenia w niedzielę. Pozdro.